Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak spotkać Pana Jezusa jako miłosiernego Samarytanina. Ewangelia Łukasza, 10 rozdział, od 25 do 37 wersetu opisuje tą historię, w której występuje miłosierny Samarytanin. Przeczytam, przytoczę jeden werset. A oto pewien uczony w zakonie wystąpił i wystawiając go na próbę rzekł: Nauczycielu, co mam czynić, aby dostąpić życia wiecznego? On zaś rzekł do niego: co napisano w zakonie, jak czytasz? Mamy tutaj porównanie zakonu i łaski. Zakon, a znaczenie łaski. Każdy, kto pozna, że swoimi uczynkami nie może sprostać świętym wymaganiom Bożym i musi w wierze przyjąć Jego ofertę łaski, niezależnie od czasu, w jakim żyje, otrzyma nowe życie z Boga. Wiele znanych nam osób w Biblii, jak Abel, Noe czy Hiob, otrzymali właśnie takie życie. Aby udowodnić jasno wszystkim ludziom, że są grzesznikami, Bóg podarował ludowi izraelskiemu prawo, zakon. Czytamy o tym w 1 Tymoteusza, 1 rozdział, 8-10. On obiecał życie temu, kto będzie przestrzegał przykazań. Niestety wszyscy zawiedli, gdyż nikt nie był w stanie wypełnić prawa, zakonu. Gdy żyjący w czasie prawa, zakonu ludzie zauważyli, że z powodu grzechu nie są w stanie wypełnić przykazań Pana, istniała dla nich inna możliwość otrzymania życia z Boga. Mogli otrzymać je na drodze wiary w Boga oraz przyjęcia Jego łaski. Mojżesz i Dawid są tego doskonałym przykładem. Ta łaska, która w każdym okresie ratowała wierzących, ukazała się w całej swojej piękności i doskonałości wtedy, gdy Syn Boży, Pan Jezus Chrystus, stał się człowiekiem. Do Pana Jezusa Chrystusa przyszedł uczony w piśmie i chciał Go poddać próbie. Jednakże to On sam został wypróbowany i postawiony w świetle Bożym. Jezus objawił Jego znajomość zakonu, jednak Bóg obiecał życie nie temu, kto zna zakon, ale temu, kto go wypełnił. Dlatego Pan Jezus Chrystus powiedział do niego: czyń to, a będziesz żył. Miłowanie Boga oraz swojego bliźniego, jak siebie samego, jest miernikiem tego, czy ktoś przestrzega zakonu. Miłowanie bliźniego, jak siebie samego, nikt z nas tego nie wypełnił. Także i ten uczony w piśmie. Dlatego swoim pytaniem o to, kto jest jego bliźnim, chciał odwrócić uwagę od tego, że zawiódł. Nawiązując do tego pytania, Pan Jezus Chrystus opowiedział historię, która stała się bardzo znana na całym świecie pod tytułem Miłosierny Samarytanin. Z podziwem przyglądamy się naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, jak krótką i prostą kreską namalował obraz, który potrafi zrozumieć nawet każde dziecko, a najmądrzejszych z ludzi wprawia w głęboki podziw. Najpierw przedstawił człowieka, który został napadnięty przez zbójców i w najbardziej krytycznym momencie doświadczył obojętności ze strony ludzi religijnych. Jego stan, który nie mógł być bardziej beznadziejny, stanowi doskonałe tło dla przedstawienia wartości i działalności i działania łaski. Łaska została objawiona w osobie Pana Jezusa Chrystusa, tym poniżanym, w cudzysłowie, Samarytaninie, który był w drodze prowadzącej na krzyż Golgoty. On podjechał do Niego. Mówi to o łaskawym zniżeniu się Syna Bożego do grzeszników. Ujrzawszy, ulitował się nad Nim.
Pan Jezus Chrystus nie tylko zauważył ich beznadziejny stan, ale objawił także miłość, łaskę i miłosierdzie swojego serca. Podszedłszy, w tym momencie zaczęła działać łaska w Panu Jezusie Chrystusie. Pan Jezus Chrystus zaczął w swojej ofiarnej śmierci na krzyżu zajmować miejsce grzeszników. On zajął w swojej ofiarnej śmierci na krzyżu Golgoty miejsce grzeszników. Opatrzył rany Jego, zalewając je oliwą i winem. Łaska obmywa wszelkie rany zadane człowiekowi przez grzech, który chodził własnymi drogami ten człowiek. I tak opisuje to Łukasza, 5 rozdział, 31 do 32 wersetu. Wsadził Pan Jezus, dalej kontynuuje swoją wypowiedź, wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody. Teraz łaska pomogła jego bezsilności, tego pobitego, i przejęła kierownictwo nad jego życiem. Łukasza 15, rozdział 5, werset też mówi o tym. Następnie czytamy, zawiózł go do gospody i opiekował się nim. Łaska oferuje wykupionym miejsce odpoczynku. To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli, mówi Ewangelia Jana 16, rozdział 33, werset. A nazajutrz dobył 2 denary. Łaska Pana Jezusa Chrystusa działa także w czasie Jego nieobecności. Być może te 2 denary obrazują 2 służby Pana jako arcykapłana i orędownika. I o tym czytamy Hebrajczyków 4 rozdział 14 do 16 wersetu i 1 list Jana 2 rozdział od 1 do 2 wersetu. Opiekuj się nim. Takimi słowami, opiekuj się nim, zwrócił się Samarytanin do gospodarza. Wiara daje wierzącemu Ducha Świętego jako pocieszyciela. Ja prosić będę Ojca i da wam innego pocieszyciela. Jana 14, rozdział 16, werset. Na koniec Samarytanin dodał, a co wydasz ponad to, ja w drodze powrotnej oddam ci. Łaska dokończy swoje dzieło podczas powtórnego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego. Filipian 3, rozdział 21, werset.